Cześć, siema mordy, z tej strony Krzemek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale FSA 19. Dzisiaj akcja rozsiewanie nawozu oraz wapna na nasze pola, gdyż potrzebują już, nie jest to już za dużo zakwaszczenie, już te uprawy nie będą tak rosły tak jak trzeba, więcej idzie kwasu niż zboża. Dlatego dzisiaj taka akcja, zapinamy sobie, idziemy sobie ładnie kupić wapno do sklepu. Owczarnik jeszcze zapnijmy, bo to będzie ciężkie nawet troszkę mu. Później wam pokażę, co na live zrobiliśmy ostatnio. Kto był na live to widział, kto nie był, to jego strata. Live są prawie codziennie, nawet na razie jak codziennie nawet. Nie, choć nie zawsze, ale jakiś tam. Nagrywam to w niedzielę. Wrócę to pewnie na poniedziałek. Odcinki teraz dwa razy w tygodniu, gdyż bardziej widzę cholera jasna. Gdyż bardziej oglądacie live'y niż odcinki, więc bardziej live'ami się zajmował. No i też na live'ach się więcej dzieje, nie? Więcej subów wbijam, więcej wszystkiego. A na odcinkach tak to te suby mało co wbijają się. I takie tam pierdy różne. Dobra. To są nasionka i to jest... Dobra, to se... A nie, bo to już mogę wyładować. Wy co to były? Nasiona? Nie, tu są nasiona. No i gra, no i gitara. A my sobie kupimy worki z wapnem, kukurydza, nasiona, nawóz, wapno. Wapno za tanie, jak widzę. Te trzy worki na razie nie wystarczą. Nie, może nie podejdzie. Nie mów ta, że nie podejdzie do tego. Nawet nie sprawdzałem. Nie, nie pie... Nie, 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 nie. Naprawdę. Ja pełniłem. Dobra, to się... Zrobi tak. To się będziemy. Garaż nie już stać. Mówi się trudno. To se sprzedajmy, nic tam nie było w środku i sobie kupimy nowy nabytek przy okazji. Nie no, 67 ten jest za duży. 18 ten ma 14. 4000 litrów, a 4000? A jak mu dam to... To będziemy mieli... Nie, to ma ile? 9000. Na co patrzymy? A, że max 14 będziemy mieli. 11, 14. To wygląda tak. Tak chyba wystarczy, szczerze mówiąc. Albo taki damy, o. Tym daszkiem, że jest niepotrzebny, szczerze. Taki damy. Kładamy cienkie, żeby tych nie niszczyć upraw. Nie. Daszkiem czy bez daszka? Damy z daszkiem. No i kupujemy. 40 tysięcy. A, to się kiedyś zwróci. Jezus, musiałem trącić. No i teraz będzie typowa akcja. Jak zawsze wszystko na spontanie, no ale cóż. Bo to się wolno ładuje. Łapienko. Chwilę poczekamy. Jeden. Drugi. Tak, nie wiem, za mało to się kupi, ale to chyba powinno nam wystarczyć, chociaż nie wiem, bo powinno się to szybko leci. Kiedy tam jak się rozwiniemy, tak strasznie się rozwiniemy, to sobie kupimy większego, fulami ulepszeniami ze wszystkim na fulla, na razie nie potrzebujemy. Posuję jeszcze za dwa sobie kupić. Nawet i trzy tutaj. Wapno. Raz. Dwa, trzy, dobra. I tak, że z minut odcinka akurat wszystko ładnie.
To jest chyba 11 pojemności 1000, to czyli... A, 11. Dobra. Niech sobie będzie. Klapę zamknijmy. I jedziemy. Miał być mały, ale zapomniałem, że mały nie mieści, nie sprawdziłem. Tak myślałem, że mały nie zmieści, no ale trudno. Lecimy, wiesz, potrzebujemy tego wapna na polu. Zakwasimy troszkę tę ziemię. Piesek głodny? A go tam nakarmimy, jak trzeba będzie. Okej, to trzeba jakoś rozłożyć? Nie, G. A włącz ją. Rozłączamy, jedziemy. Aha, to jest taka animacja. A to fajnie, przynajmniej będę wiedział, dokąd mogę nawozić. Jak szeroko. I gitarka. Dobra, gdzieś tak. I gitek. I gitarka, powiem wam. Tutaj do końca. Jak tu już jestem, to wam pokażę, co się stało. Otóż zakupiłem sobie kury. Najpierw pobrałem mod, że mogę stawiać gdzie chcę. Jak widzicie, fajnie to postawiłem. Postawiłem kurnik sobie między drzewami. Kurki mają cień, jakieś tam na drzewo sobie mogą wyjść. Tutaj sobie ładnie wysypałem kamieniami. Ostry wyjazd, ale damy radę. Mamy traktor mocny. Tutaj jest tak samo ostry zjazd. Jakby tak fajnie realnie. Tu jest jakieś miejsce, zawsze jakieś zboże się czy coś wysypie. A dalej pomyślimy, czy tu będziemy dalej walić jakieś inne zwierzęta, czy jakieś te troszkę dalej. Wszystko zobaczę w czasie. A my jedziemy z kolejną porcją tego wapna. Jakoś tak, żeby to się w miarę na siebie nałożyło. Miękkie koła, no nie będzie gnietło przy innych tych. Myślałem, żeby kupić właśnie też na początku na największe. Ale takie myślenko, po co mi aż tego tyle? Takie to na razie duże na moje pola. Na razie pieniędzy nie ma, trzeba jakiś kombajn kupić w końcu tego Maseja, nigdy pieniędzy nie mam. Jeżeli pieniądze znowu jakieś, no, albo pożyczki wziąć już na stałe, kupić tego kombajna, będziemy mieć wszystko. Albo znowu wypożyczyć. A to już się zobaczy. Pewnie się u sąsiada, bo nie będę za dłużej, ale to nie przeszkadza. Jak to zawsze, życie na roli to na długu. Nigdy się na plus nie wychodzi, na takich małych gospodarstwach na razie. Kiedyś tam wyjdziemy. Kiedyś tam będziemy mieć milion pól, znaczy te dwa pola, tych dwóch polach nawet wyjdziemy, nie? Ile trzeba będzie mieć dużo... Będzie na stop siać i żniwa, siać i żniwa. Tutaj widzicie pole to w miarę sobie wyrównałem, nauczyłem się równać tym czymś. Fajnie to wyszło nawet. Już wiem, że bo są te łopaty są takie dwa, jest prostokątny, jest okrągły, prostokątny równa na prostokątny, okrągły równa na takie właśnie kółeczka. Wszystko ładnie. Gleba będzie, potem będziemy to mogli na tym zasiać, nie trzeba będzie tego orać, choć zobaczymy, czy to jeszcze trzeba przeorać. Ale chyba nie. To od razu można zasiać coś z tego, coś czułem, że to tam jest niby. A, no, powinno się dosyć. To w niczym nie przeszkadza. Ojej, że on wyrąbał. Kurek troszkę tam mamy. Trzeba później im zboże dać poza odcinkiem na live. Pszenica albo jęczmień. Pamiętam, inne zboża też przyjmują, tyle że pszenica i jęczmień to jest 100% największy wydatek. Znaczy inny wydatek. Najwięcej jajek dadzą, nie? Jak to kury. Takie moje pole, już połowa poszła. O kurczę. To nieźle. Dobra. Tu ostatni raz, pięknie, ładnie. Idealnie, wszystko wyliczone. Nie ma się o co czepiać. Pole mi to nawet fajnie wyszło, nie? Tak w miarę to wyrównałem, ale to jakieś górki są, że nie były takie prostokątne te pola.
Jedynie czego się mogę bać, czasami, żeby się traktor nie wyrzucił. Dobra, wyjechałem. Jeszcze sobie to pole, to jest pole zaorane, to idealnie. Szerzej, troszkę szerzej, tak. Tak sobie pojedziemy troszkę ze środka. Ależ skacze fajnie traktorek. Dobrze jedziemy. Dobrze jedziemy. I już jest 10 minut odcinka, to pole skończymy, będziemy kończyć odcineczek. Taki szybki, fajny odcinek, zawsze coś tam. Dobra i cyk, jedziemy. Jakoś tak, dobrze jest. 2000, zaraz się trzeba wrócić, kupić sobie kolejne paczki z nawozami. Pewnie te pola będą mieć lepszą glebę. Ponieważ norka coś tam miało być, co zaorałem, teraz później to się jeszcze nawiezie. Kupi się odchwaszczacz, chwasty się usunie, będą stuprocentowe zarąbiste splony. Dużo zboża zyskamy. Wyjdziemy troszkę na plus nawet, mimo że kupiliśmy te sprzęty, ale wyjdziemy na plus. Posielimy sobie pszenicę i jęczmień, żeby mieć trochę dla kur. A też nie są takie tania zboże, więc się troszkę sprzeda, zawsze trochę pieniędzy zarobimy, zawsze trzeba je zostawić dla tych kur, nie? Tak jak mówię. Coś tam jeszcze pokombinujemy, to już widzę, kończy mi się. Jada mi mruga. Lekko idzie, to już czuję, dobra. Idziemy kupić. Nie patrzymy, tam nic nie powinno jechać, szczerze mówiąc. No i nic nie jedzie. Teraz chwilę odpoczniemy. Traktor full gas. Ile fabryka dała, tyle jedziemy. Trzy auto coś za wolno jedzie. Kierunek włączyła. My pod prąd musimy, bo nam się śpieszy. Tu przez płotek. Cyk. Nawóz, wapno. 6 trzeba gdzie kupić. Dobra, powinno nam starczyć, na razie nie będziemy panować. Ej, bo to nie jest to. Ej, nie chcę zboża. Ale zboża. No, wymieszało się to akurat. Zasiejemy troszkę zboża, urośnie przy okazji. Chwilę odpoczniemy, to będzie kiedy wziąć, kiedy przyjechać, czym posprzątać to, bo to leżeć nie może. Jestem jeszcze ciekawi, bo jeżeli ten 14 ma na fulla, a ten standardowo ma 15, a to 15. A co się będzie opłacało? Czekajcie. Kupić go na 60. 7000 tego się bardziej opłaca. 1000 mniej zapłacę 50 000. To jest różnica w ciul. Te małe są bardziej opłacalne, nie? No ale każdy woli co innego. Mi na razie większy niepotrzebny. Ciekawy to już na, później zobaczę, jak coś mi zostanie. Czy wapno, jak wyrzucę na ziemię, to po prostu się wyrzuci? Po prostu to wapno wyrzuci na ziemię, czy się zostawi w tych pudełkach, w workach?
Gdzieś właśnie widziałem, czy nie, zawsze jak widziałem, to wysypywali to normalnie na ziemię wysypywali, nie? Ale to chyba z przyczepek, nie wiem jak z tego będzie, czy to się w workach, czy na ziemiach wysypie. Lepiej byłoby, gdyby się na ziemię wysypało, nie? Zawsze gdzieś tą łyżką załaduje, czy coś. Tak, łagodna góreczka. Tu się ładnie nakręcimy. Pooramy, poskaczemy troszkę. Szybko, szybko, szybko jest zrobione. Dobra, jedziemy z koksem. Fajnie, przecież takie coś dodali. W końcu farmingu nigdy takiego czegoś nie było. 15 trzeba było co samemu tworzyć. Już jest 15 minut odcinka, idealnie pole skończymy wystarczająco. Już jest 19 godzina, ojojoj. Akurat co pod odcinkiem zasieję zboże. Nagram kiedy z odchwaszczania jeszcze i będzie gitara, wszystko pięknie, ładnie, pić coś, miałem coś. Jedyna rzecz właśnie co mnie zastanawia, to jak ten odchwaszczacz wyrywa chwasty, a nie zboże, tak samo. Wiesz, to jest niemożliwe chyba. Właśnie tak samo się mocno trzymają jak zboże, nawet mocniej czasami. Więc nie rozumiem, czemu się chwasty wyrywa, a zboże nie. To jest takie troszkę dziwne, powiemy. Ale nie wiem, nie rozumiem twórców. Może jakoś tam inaczej działa, nie wiem. Może wykrywa i wyrywa. To już nie do mnie. Jak widzicie. Wiecie czemu tak się śpieszę, to na pole, bo śnieg spadł normalnie, trzeba nagrać, może coś śniegu się nagra. Może jaka wtopa, może rowerem po śniegu pojeżdża, ktoś się wyrąbi, coś się fajnego nagra. Popróbować, może akurat coś śmiesznego, może jakiś śmieszny, patologiczny filmik wyjdzie, wrzucę go na YouTube'a i się wybijem. Kto wie, kto wie. Na czym się człowiek do... Jakieś może skoki amatorskie nagram normalnie. Taki kozak będę. Jeszcze dwa przejazdy i picuś, blancuś. Zaczęli gdzieś wysypać, to gdzieś za wiatę chyba wysypiemy. Albo tutaj po prostu tym. A to już nieważne jak pojadę, bo i tak się zmieszczę tam w razie. Kurczę, molek. 130 tysięcy, no brakuje mi 100 tysięcy na kopalnię z sederem. Kurczę, jakoś to skołujemy już. Jak nie, takie misje zrobimy i trudno. Troszkę trawy nawieziemy, troszkę ją wypali, troszkę jej nie wypali. Jedźmy ze środka, popatrzmy się. A jak pracuje. Nie może mówić, że nie pracuje. Jedźmy gdzieś. I gitara jest skończone. Pole całe białe, normalnie śnieg nasypał, szron zamarzło już, nie można śmiać. Jedźmy po trawie. Troszkę jej ubijemy tam. Tutaj driftę normalnie. To mi zabroni. Tu ją wysypiemy sobie. A gdzieś tu. A czemu w workach? I co, z tego normalnie w workach wychodzi? A to wychodzi. Z tego wychodzi z workach, a na przyczepy wychodzi, no normalnie się wysypuje. Dobra, będę pamiętał na zaś. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Dzięki, że byliście. Wpadajcie na poprzednie odcinki. Wpadajcie na live, które są zawsze gdzieś około 8, 9, 7 czasami. Więc zawsze gdzieś tam są. Dzisiaj.
Niedziela. Więc jak myślicie w mojej głowie, to wbijcie na czwartą, na skoki. I zobaczysko następnego odcinka. Trzymajcie się.